Radio Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. U nas program urozmaicony. No, jak Państwo widzicie, muzyka klasyczna, operowa. Niedewocyjny program, niedewocyjny, gdy nadaje nasze radio. Tok FM, Eurokoncita, Barbie, Baby, Langstrom, Extra. W naszych domach, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawdzięczna Dziewica. Gorąco pozdrawiamy naszych słuchaczy na całym kontynencie amerykańskim, w Kanadzie, w Stanach Zjednoczonych. Zapraszamy na program dla Was przygotowany, a w tym programie już za chwilę serwis informacyjny, potem także przegląd prasy polskiej. Będzie czas na informacje, na komunikaty i oczywiście na modlitwę różańcową i potem także na felietony, które dzisiaj są przygotowane dla Państwa. Gorąco pozdrawiamy i cieszymy się z tego spotkania na antenie Radia Maryja. Ale nie wierzyłam, że nie te piosenki. Panami, tak. Że następne Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Lizbonie w Portugalii w 2022 roku. W niedzielę po południu czasu polskiego Ojciec Święty Franciszek przewodniczył mszy świętej kończącej wydarzenie. Uczestniczyło w niej około 700 tysięcy osób. W homilii papież nawiązał między innymi do fragmentu Ewangelii Świętego Łukasza, w którym Jezus rozpoczynał swoją działalność. Zwrócił uwagę na postawę tych mieszkańców Nazaretu, którzy nie byli gotowi uwierzyć w kogoś, kogo znali i widzieli, jak dorasta. Ojciec Święty zaznaczył, że i my nieraz zachowujemy się jak mieszkańcy tego miasta. Wolimy Boga na odległość. Miłego, dobrego, wspaniałomyślnego, ale odległego. Takiego, który nie przeszkadza. Bóg udomowiony, oswojony. Powiem wam, Bóg bliski, codzienny, przyjaciel i brat. Wymaga od nas, byśmy nauczyli się bliskości, codzienności, a przede wszystkim braterstwa. Papież przestrzegał też przed uważaniem młodości za synonim poczekalni dla oczekujących na swój czas. Wy młodzi musicie walczyć o waszą przestrzeń dzisiaj, ponieważ życie jest teraz. Nikt nie może obiecać ci jutrzejszego dnia. Twoje życie jest dzisiaj. Walczysz o nie dzisiaj. Twoją przestrzenią jest dzisiaj. Jak odpowiadasz na to pytanie?
Wy, drodzy młodzi, nie jesteście przyszłością. Lubimy mówić, wy, młodzi, jesteście przyszłością. Nie jesteście przeszłością, jesteście teraźniejszością. Nie jesteście przyszłością Boga, wy, młodzi, jesteście Bożym teraz. W trakcie mszy świętej ogłoszono, że miejscem kolejnych Światowych Dni Młodzieży będzie Portugalia. Wkrótce po Eucharystii na papieskim Twitterze pojawiła się informacja, że spotkanie odbędzie się w 2022 roku w Lizbonie. Patriarcha Lizbony ksiądz kardynał José Macaro do Nascimento Clemente w rozmowie z ojcem Witoldem Hetnarem z Radia Maryja nie krył radości z tej decyzji. Oczywiście jestem bardzo zadowolony, ponieważ pragnęliśmy tego już dawno temu, nie tylko dla Lizbony, ale i dla wszystkich diecezji portugalskich. Jest to więc stare pragnienie diecezji portugalskich, aby jedne ze Światowych Dni Młodzieży mieć u siebie. Teraz będzie to możliwe, stanie się to rzeczywistością. Ojciec Święty już zdecydował i ogłosił, tak więc przygotujemy je z całym naszym zaangażowaniem, z fantazją, zdolnościami do pracy. Cieszymy się z tej decyzji przede wszystkim dlatego, że współbrzmi ona z rzeczą stosunkowo nową w Portugalii, jaką jest duża aktywność katolickiej młodzieży. Ksiądz kardynał zaprosił też pielgrzymów z Polski do Portugalii. Zapraszamy na Lizbonę. W niedzielę papież Franciszek odwiedził też Dom Dobrego Samarytanina, który jest ośrodkiem pobytu dla chorych na AIDS. Spotkał się też m.in. z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży. Po ceremonii pożegnania na stołecznym lotnisku Ojciec Święty udał się w podróż do Rzymu. Światowe Dni Młodzieży w Panamie rozpoczęły się 22 stycznia. W wydarzeniu wzięło udział ponad 3,5 tysiąca pielgrzymów z Polski. Wśród nich byli uczestnicy rejsu niepodległości, którzy dotarli tam żaglowcem Dar Młodzieży. Dla uczestników rejsu wyjątkowym dniem była sobota. Tego dnia spotkał się z nimi m.in. papież Franciszek. O szczegółach z Panamy mówi ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta. Sobota była dniem spotkań. Rano przed wyjazdem do katedry papież spotkał się z przedstawicielami rejsu niepodległości, od których otrzymał obraz daru młodzieży. Franciszek pozdrowił każdego indywidualnie, a następnie poprosił, aby odmówić zdrowaś Maryjo po polsku. W południe polscy pielgrzymi spotkali się z małżonką prezydenta Rzeczypospolitej Andrzeja Dudy, Agatą Kornhauser-Dudą. W poniedziałek żaglowiec Dar Młodzieży wyrusza w drogę powrotną do Polski. W Białymstoku uczczono 30. rocznicę niewyjaśnionej tragicznej śmierci księdza Stanisława Suchowolca. Kapelan białostockiej Solidarności zginął w nocy z 29 na 30 stycznia 1989 roku w pożarze na plebanii. W niedzielę podczas uroczystości rocznicowych mszy świętej przewodniczył ksiądz biskup pomocniczy archidiecezji białostockiej Henryk Ciereszko. W homilii ksiądz Henryk Ziółkowski wspominał kilkunastu kapłanów męczenników PRL-u, którzy zginęli w niewyjaśnionych okolicznościach. Dzisiaj możemy zapytać, co ta śmierć przyniosła, co przyniosło oddane życie przez wielu kapłanów tamtych czasów, mówiła. Zaapelował do współczesnych o mądre korzystanie z wolności i jej zagospodarowanie także na poziomie politycznym. Afera goni aferę, skandal goni skandal, aroganccy skompromitowani politycy, do których dołączają nowe partie, niby nowoczesne, aby przy okazji ugrać coś sobie, zaklinając rzeczywistość, bo niby prawdziwa demokracja to bycie zupełnie wolnym. Oni pojmują wolność jako wolność od wszelkiej moralności, uczciwości i przyzwoitości. Wolność czynienia, co im się podoba. Dalej, mamy wolną prasę, mamy wolne media, bo wolno im pisać i publikować i mówić, co się podoba, najgorsze wymysły i kłamstwa, najgorsze brednie i kalumnie, i nikt nie ponosi za nic odpowiedzialności. Na grobie księdza Suchowolca przy kościele w Dolidach złożono kwiaty i wieńce. W imieniu premiera Mateusza Morawieckiego wieniec złożył wojewoda podlaski. Kwiaty złożyli także m.in. działacze Solidarności, organizacji opozycji komunistycznej IPN, przedstawiciele władz samorządowych. Ksiądz Stanisław Suchowolec przyjaźnił się z błogosławionym księdzem Jerzym Popiełuszko. W Dolidach sprawował mszę za ojczyznę. Zginął w niewyjaśnionych okolicznościach w pożarze na plebanii tej parafii. Miał 31 lat. Przewodniczący podlaskiej Solidarności Józef Mozolewski zaapelował po raz kolejny do wymiaru sprawiedliwości prokuratorów IPN o wyjaśnienie wszystkich okoliczności śmierci księdza Suchowolca. Mijają
minęło 74 lata od wyzwolenia niemieckiego obozu zagłady Auschwitz. Główne uroczystości z udziałem m.in. premiera Mateusza Morawieckiego, prezydenckiego ministra Wojciecha Kolarskiego oraz byłych więźniów odbyły się w niedzielę w budynku tzw. centralnej sauny w byłym Auschwitz II Birkenau. Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II Birkenau powstał później i stał się miejscem zagłady Żydów. Niemcy zgładzili co najmniej 1 100 000 osób, głównie Żydów, a także Polaków i Romów. Obóz wyzwolili w 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej. Premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości rocznicowych podkreślał, że to hitlerowskie Niemcy są odpowiedzialne za masową zagładę. Tej zagłady, która szła wtedy, nie zrobili żadni naziści, tylko zrobiły ją Niemcy hitlerowskie. Niemcy hitlerowskie karmiły się ideologią faszystowską, którą potem też do dzisiaj wszyscy historycy tak określają. Ale całe zło wzięło się z tego państwa. I o tym nie wolno zapominać, bo inaczej następuje relatywizacja zła. Dlatego, jak dodał premier Rzeczypospolitej, Polska stoi na straży prawdy. Państwo polskie stoi na straży prawdy. Państwo polskie stoi na straży prawdy, która nie może być relatywizowana. W żaden sposób nie może być relatywizowana. I taką obietnicę pełnej prawdy o tamtych czasach ja tutaj chcę złożyć, bo musimy prawdzie patrzeć prosto w oczy, pełnej i całkowitej prawdzie. Po to, żeby ta śmierć, ta straszna, okrutna śmierć, która dotknęła wszystkich więzionych tutaj w innych obozach zagłady, niemieckich obozach zagłady, żeby oni nie zginęli jeszcze raz. Ta zbrodnia dokonana na różnych narodowościach domaga się tego, byśmy wciąż pamiętali o ofiarach, powiedział wiceprezes IPN-u Mateusz Szpytma. Mówiąc o tych, którzy zginęli, sąd ich pamięć, pokazujemy, że ci, którzy mordowali Żydów, nie zwyciężyli. Oni po prostu, ich polityka eksterminacji Żydów przyniosła porażkę, dlatego że cały czas pamiętamy o tych ofiarach. Jeśli chodzi o II wojnę światową, to polski rząd na uchodźstwie starał się alarmować świat o tym, co się dzieje, jak Niemcy eksterminują Żydów w czasie II wojny światowej. W ramach Polskiego Państwa Podziemnego działa Rada Pomocy Żydom. Tutaj znajdujemy się w miejscu, gdzie się znajduje małoludki pomnik jej poświęcony. Ale oprócz tego byli także zwykli Polacy, niezwiązani z podziemiem, którzy ratowali Żydów, a nawet było około 1000 takich, którzy za tę pomoc zostali zamordowani, jak rodzina Ulmów w Markowie. Holokaust wydobywał z każdego jego prawdziwe oblicze, czasami najlepsze, czasami najgorsze, powiedziała ambasador Izraela Anna Azerni, cytując jedną z pisarek. Dzisiaj jesteśmy w niemieckim nazistowskim obozie Auschwitz-Birkenau. Zagładem Żydów podczas II wojny światowej wyróżnia to, że była dokładnie zaplanowana, wykonana z przerażającej precyzją przy użyciu najlepszych wówczas technologii. Oświęcim został wybrany na miejsce fabryki śmierci z powodu istniejącej tu wcześniej kolejowej infrastruktury. W zbrodniach XX wieku wagon towarowy pełen ludzi stał się symbolem okropnych zbrodni przeciwko ludzkości. Podczas ceremonii głos zabrali też byli więźniowie, m.in. Polka z Warszawy Janina Iwańska. Kobietę Niemcy wywieźli do Auschwitz z ogarniętej powstaniem Warszawy. Moim życzeniem jest, żeby młodzi, żeby młode pokolenia nie musiały iść drogą, którą ja musiałam przebyć, mówiła Janina Iwańska. Honorowy patronat nad uroczystościami objął prezydent Andrzej Duda. 27 stycznia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Właściciel Gazety Wyborczej, spółka Agora, wspólnie z czeską SFS Venture rozpoczęła negocjacje dotyczące nabycia grupy EuroZet. Należą do niej m.in. Radio Z, Antyradio, Melo Radio, serwisy internetowe, a także spółka Studio Z, produkująca reklamy radiowe i telewizyjne. Warto zaznaczyć, że udziałowcem zarówno Agory, jak i SFS Ventures jest amerykański miliarder George Soros. Instytucje i fundacje przez niego finansowane od lat walczą z Kościołem katolickim. Ta sytuacja pokazuje, że przewaga kapitału obcego w mediach to duży problem, mówi politolog profesor Mieczysław Ryba. Funkcjonowanie George'a Sorosa w przestrzeni Europy, w przestrzeni świata zachodu, to oczywiście nie jest funkcjonowanie czysto biznesowe, bo tu nie tyle chodzi o
biznes, o czysty zysk, a tutaj o wiele bardziej chodzi o wpływ na świadomość ludzką, na społeczeństwo, poglądy polityczne, na pewne uwarunkowania ideowe, jakimi ludzie żyją. A więc jest to bardzo poważna sprawa, doskonale doświadcza to i próbuje z tym walczyć Viktor Orban. Wydaje mi się, że z punktu widzenia polskiego pojawienie się George'a Sorosza nie tylko, powiedzmy, w relacji do Gazety Wyborczej, ale do kolejnych ośrodków, tym razem radiowych, jest dużym niebezpieczeństwem. Koncern medialny Euroset został wystawiony na sprzedaż kilka miesięcy po kupnie go przez Czech Media Invest od francuskiego koncernu Lagarde. Osoby cierpiące na szpiczaka nie mają odpowiedniego dostępu do nowych, skutecznych terapii. Nowotwór wciąż zaliczany jest do chorób nieuleczalnych. O barierach, jakie w leczeniu napotykają cierpiące na szpiczaka, mówili w tym tygodniu eksperci na konferencji w Warszawie. W Polsce pacjenci żyją z nowotworem średnio 7 lat. W pozostałych częściach Europy ponad 10. Eksperci wskazali, że przyczyną tych różnic jest ograniczony dostęp do nowoczesnych terapii w naszym kraju. Ich zdaniem sytuację mogłoby poprawić odpowiednie finansowanie leków. W Polsce brakuje też szybkiej diagnozy choroby i dostępu do rehabilitacji. Doktor habilitowany nauk medycznych Grzegorz Basak, hematolog, uważa, że ostatni rok przyniósł postęp w zakresie leczenia nowotworu, jednak nie jest on jeszcze wystarczający. Jest to choroba bardzo częsta, którą z grubsza wiemy, jak leczyć. Jest wiele leków już zarejestrowanych, w tym wskazaniu nowych. No w Polsce w zeszłym roku udało się zrefundować jeden z nowoczesnych leków, pomalidomid. Jest to bardzo duży krok do przodu. Jednak no, nie możemy odtrąbić jeszcze sukcesu, dlatego że przed nami jest bardzo duża zapaść. Przez 10 lat nie wchodziły żadne nowoczesne leki w tym wskazaniu, w związku z czym chorzy nadal żyją niemal dwukrotnie krócej niż w Europie Zachodniej czy w Stanach Zjednoczonych. Jest szereg leków, które czeka na refundację. Pacjenci czekają na refundację w tym wskazaniu nowoczesnych leków. Nowotwór, jakim jest szpiczak, uszkadza różne narządy, najczęściej nerki i serce. Chorzy mają też obniżoną odporność oraz zmiany kostne, które powodują problemy z poruszaniem się. Szpiczak dotyka najczęściej osoby po 65 roku życia. Coraz częściej jest też diagnozowany u osób młodych. To były wiadomości w Radiu Maryja. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Opiekun Polski ma 2 metry wysokości i jest wykonana z brązu. W Przemyślu poświęcono wyjątkową figurę. Anioł Stróż Polski ma nam przypominać, że przymierze z Bogiem nigdy nie zawodzi. Wydarzenie relacjonuje nasz dziennik. Rzecznik spyta o zatrzymaj aborcję. Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak wystąpi z pytaniem do szefa sejmowej podkomisji o powody przewlekłości prac nad ustawą zatrzymaj aborcję. To chyba najdłużej działające gremium w parlamencie, mówi nowy rzecznik. Wakaty w policji. Policji brakuje ludzi do pracy. Na chętnych czeka prawie 5 tysięcy wakatów. Jesteście Bożym teraz. W naszym dzienniku szczegółowa relacja ze Światowych Dni Młodzieży w Panamie. Zbrodnia uchwycona w kadrze. Szubienica na rynku w Dębicy i 3 młode ofiary komunistycznej bezpieki. Historię zbrodni uchwyconej na zrobionym z ukrycia zdjęciu opisuje Jacek Karczewski, dyrektor Muzeum Żołnierzy Wyklętych w Ostrołęce. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Likwidacja użytkowania wieczystego w Polsce to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszym gościem będzie pan Artur Soboń, sekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju. Początek programu na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam o godzinie 18.15. Kontynuacja tematu i spotkanie z naszym gościem w Radiu Maryja o 21.30. Matko.
będziesz przed Jezusa wieczny tron. Thank you.
Zapraszamy teraz do wspólnej modlitwy różańcowej. Polecamy wszystkie intencje, które mamy w sercu. Modlimy się za Polskę, za Radio Maria, Telewizję Trwam, za rodziny rozsiane po całym świecie, polskie rodziny. Modlimy się o pokój na świecie i w intencjach chorych, cierpiących, tych, którzy prosili nas o modlitwę. Zapraszamy do tej modlitwy poprzez tutaj teraz połączenie. Numery dla zagranicy szczególnie podkreślamy, a więc dla Stanów Zjednoczonych, dla Kanady 48-56-655-23-33 48-56-655-23-66. Królestwa,